No, to następnym razem trzeba po prostu Andrzejowi pisać, że 15 minut wcześniej, czy jakoś tak ten dowcip brzmiał, którego nie nagraliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać. I nie mamy śmiechu Szymona też danego, a to był tak cudowny śmiech. Ale ja ci zrobiłem sampla, nie możesz go sobie gdzieś nagrać i... Czy to tylko jak ci w sypialni nie idzie, to dogadaliście się i sobie nawzajem odpalacie teraz śmiech Szymona. Gdybym tak musiał opuszczać śmiech Szymona, to bym go cały czas słyszał. Well. Ale nie przyszedłem tutaj na terapię. Nie, ale po prostu cieszy mnie, że mamy takie same doznania. Po co to nagrywamy? Dla No potomnych. bo Jestem. dla pieniędzy. Tak, ja się zawsze rozbieram dla pieniędzy. Nie, ale Jeszcze to nadal, OnlyFans. ale to nadal It's zahacza o te same, only Rolofs. to nadal zahacza o te same doznania w sypialni. A o jakich doznaniach mówiłeś wcześniej? No, o tym, że się rozbierasz. Ujemnych. I o tym, że razem z Grześkiem ustawiliśmy sobie sampla z twoim śmiechem, jak nam nie idzie, to sobie odpalamy. Tak, bo to jest Rolf, który się śmieje z was. Haha. To nie ten śmiech. To działa lepiej niż niebieskie tabletki, słuchaj. Ja wtedy mam taką motywację, o nie, Szymon się ze mnie Które niebieskie śmieje. Się... tabletki? Kiedyś Nie. się dowiesz, jak będziesz w moim wieku. To za 2 lata? Wow. Trzy. Trzy, dwa. Dwa. Jeden. Poszło. Klaps. Tak, pamiętacie. 3, 2, 1, 4, 8, 5. Czekałem, aż powiesz klaps, żebym powiedział, że nie trzymam Klaps. swoje zabawy łóżkowe. Tak, Ale to było spaliłeś. nieprawda. Co? Co? Tak. 8. 4. 7. Sprawdzam. Zieloni 18. Ja mam fula. 21. Wydałeś ogórek kiszony. 21. Dobra. Ostatnim razem zakończyło się na tym, że Andrzej rzucił flashbanga w ścianę, po prostu przed wszystkich. Hey guys, look at what I can do. Tak, dokładnie. Ślepak, którego przyzwałeś, zdołał zamroczyć Iskrę, zdołał zamroczyć Rolfa i zdołał oślepić wszystkich niewolników, bądź też ich zamroczyć, przez co wszyscy zaczęli panikować, stłaczać się, rzucać na lewo, na prawo, na was. Rakun, z tego co pamiętam, już nieprzytomny nie jest, natomiast jest trzymany przez jednego z tych krasnoludów. Był dość kiepski, nadal jest w dość kiepskim stanie, tam chyba za dużo punktów życia ci nie zostało. Jakieś naście, z tego co pamiętam. I myślę, że nie ma co przedłużać dalej. Po prostu ruszamy z muzyczką do walki. I najważniejsze rzeczy to, przez to, że ten cały tłum zaczął się stłaczać, ścieśniać i rzucać na lewo i prawo, ustalamy, że wszystko dookoła was staje się trudnym terenem, a inne utrudnienia zobaczymy w praniu. I to nadal jest tura Ragdara, ponieważ skończyło się na tym, że ślepak wykorzystał swoją jedną akcję na tak zwany reflektor. I ma chyba jeszcze jedną akcję, zgadza się? Tak, też ma. No, Tak, proszę, to już to działa. sprawdziłem. No to w takim razie biję tego, powiedzmy, że nad rakunem, co jest na mapie. Czyli tego między Ragdarem i Rakunem, okej. Tak, i używa do tego swoich szczęk, więc go gryzie. 12 trafia. To jest porażka. Bardzo. No to jest tyle. dobra. Runda trzecia i to jest Iskra, który leży na ziemi. Dobra, tam na pierwszej akcji przeładuję broń. Po prostu. W drugiej akcji chciałbym oddać zwyczajny strzał w tego krasnoluda, który jest na północ od Rakuna, czyli w tego jegomościa. Najpierw rzucam K20, czy najpierw na Tak, trafienie? najpierw rzuć K20 z powodu swojego zamroczenia, to jest płaski test 5. Naturalna 20, także. No i bardzo dobry sposób, żeby wykorzystać dzisiejszą naturalną 20. Jedziemy dalej. Jej! Dzisiejszą naturalną 20. To jest 63. To jest trafienie, zwykłe. Okej, szkoda. 12 punktów obrażeń otrzymuję. Dobrze. Jest tylko lekko ranny? O, po głowie. On jest w bardzo dobrym stanie, naprawdę.
Dobrze, i co jeszcze? W związku z tym trzecią akcją użyję akcji ukrytego przeładowania, czy jak ja to tłumaczyłem, ale tym razem nie będę się chował, tylko będę ukrywał się za osłoną. Proszę bardzo. Wraz z przeładowaniem. Dobrze. W takim razie nie jesteś już zamroczony i tura właśnie tego, do którego strzelałeś. Mm. On to, co zrobi, to zamachnie się na ślepaka, ponieważ widział, co to bydle zrobiło. Nie ma ochoty, żeby to się powtórzyło. Oczywiście nic im się nie stało. I dalej świeci. Nie wiadomo. Tak, on dalej świeci, zdaje sobie sprawę, więc jest jaśniutko. Ale on go zaatakuje, więc macha korbaczem raz. To jest 32 do trafienia. Wydaje mi się, że to jest krytyczne trafienie, prawda? Możliwe. To są 42 obrażenia obuchowe. On ma 27 punktów życia. No to dostaje w głowę, czaszka zostaje zmiażdżona, pada na ziemię i rozpływa się, znikając. Druga akcja. Ha! Druga akcja. Kurczę, on jest troszeczkę w takiej pozycji. Dobrze, no, jakby nie było. Rakun jest przytomny, ale ten drugi go trzyma, więc to, co zrobi on, to jak w pierwszej akcji będzie się wspinał do was, wespnie się na samą górę i stanie na górze obok Rolfa. Zastanawiam się... W sensie obok Rolfa tak Rakun stoi, czy pode mną? Na południe od ciebie. Wchodzi na górę. Mhm. To była jego jedna akcja. Przepraszam, ponieważ było utrudnione, to mu zajęło dwie akcje i to jest wszystko, co zdoła w tej turze zrobić. Rakun, teraz ty. Ty jesteś przytrzymany przez tego krasnoluda na południe od ciebie. Mhm. Więc co dalej? Co robisz? Ja jestem pod pokładem? Tak. Tak, ty okay. Jesteś pod pokładem. Widzę pokład, czy nie? To, co widzisz z tej pozycji, to może nogi Ragdara, może czubek głowy Iskry. Teoretycznie powinien widzieć pokład po drugiej stronie, czyli ten na północ, krawędź. Tak, to ewentualnie to, co jest na północ, tak. Patrząc na mapie, to na górze od tych krat. Nie ma tu żadnych bocianich gniazd, niczego w tym stylu. Jest bocianie gniazdo na tym maszcie, które jest na południe od was, także, ale to wyżej nie widzisz go. Dobrze. Cóż więc? Okej, no ale i tak muszę jakoś zwiać, to chciałbym wykorzystać umiejętność z mojej peleryny. O! Czyli aktywowanie Dimension Door. Wymiarowe drzwi, dobrze. Jaki one mają zasięg? Przypomnijmy. Widoku. Dobrze. Czy użycie tej peleryny jest akcją manipulacji? Właśnie muszę to sprawdzić teraz. Właśnie to jest to, co sprawdzam. Sorry. Grzesień nie, bardzo no to jest. Muszę właśnie sprawdzić dokładnie, jak ten przedmiot. A to pod kątem tego, czy mi może wykorzystać reakcję, czy pod kątem, czy mogę w ogóle wykonać? Jeżeli to byłaby akcja manipulacji, to w momencie, kiedy jesteś przetrzymany, to musisz wykonać rzut DC5. Tak. Okay. Dokładnie. Jest to interakcja, a więc jest to manipulacja. Także musisz wykonać najpierw rzut 20, 5 lub więcej, udane. Teraz się modl, Grzesiek. 10, dobrze. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Aktywujesz swoją pelerynę, puf! W słupie dymu znikasz mu z rąk i gdzie się pojawiasz? Tego nie przemyślałem. Wydaje mi się, że tak dokładnie na północ ode mnie, czyli tak, żeby jakby się dało flankować tego krasnoluda przy Ragdarze? Nie, on jest ten przy Ragdarze i jest... A, on jest poniżej. Nie, ten przy Ragdarze też jest na górze. On pierwszy wszedł, przecież on wpadł na Ragdara, przez co Ragdar już nie był niewidzialny, dlatego... Chociaż może nie, to nie jest dobry pomysł. Na północny zachód od Iskry. Dobrze, a więc w słupie dymu Rakun znika z rąk temu krasnoludowi. To jest bardzo dobre użycie tego. Dodaj sobie punkt bohaterstwa. Bez jaj, ale to jest totalnie akcja jakby... Sam na to wpadłem. To dwa razy. Jak Nightcrawler.
Nawet wyglądasz jak on. Muszę sprawdzić Discorda, czy nie, to miło, nie było tam żadnej informacji, żebyś użył tej pelerynki. Czy nikt nie napisał na przykład, pamiętaj, że możesz się teleportować przy pomocy nowej pelerynki. Ja nie kojarzę. Wiem, że dwa razy sam na to wpadłem. Dobrze. Ja nie kojarzę takiej wiadomości, nie wiem, patrzę, jej nie ma. Faktycznie nie ma. Faktycznie jej nie ma. Dobrze. Jakby nie było, okay. To były dwie akcje. I tam... tak, faktycznie dwie akcje. I ten dym tam zostaje na do końca mojej kolejnej tury, tak? To się zgadza. I w tym miejscu, gdzie ty jesteś, też jest dym. W tym miejscu się pojawiam? Tak, w dwóch miejscach pojawia się dym, więc ty jesteś w dymie i tam na dole jest też słupek dymu. Okej. I teraz tak, to Retrieval Prism działa tak, że mogę tego użyć i wypić w jednej akcji, jeśli mam to do potki. Tak, znaczy masz wolną rękę? Mogę wypuścić sztylet, bo jest przyczepiony. To jest tak, jak wypuścisz sztylet, to ten, jak my to nazywaliśmy, pryzmat odzyskania, można to tak nazwać. Działa w ten sposób, on jest jakby przy, no Boże, przy twojej, ja w tego co pamiętam je nakładałem na nasze zbroje, więc po prostu dotykasz zbroi w darmowej akcji, on się aktywuje i w tym momencie w twojej ręce, którą masz puftą, pojawia się przedmiot, do którego został przypisany ten pryzmat, więc to jest darmowa akcja. Więc po prostu w akcji jesteś w stanie wypić tą miksturkę, nie? Okej, to tak bym chciał zrobić. I one były przypisane do miksturek, które zostały w Altarain. Czyli macie miksturki w twierdzy, które sobie przywołujecie? Tak. Wow. Dopóki one nie są na innym planie, to możemy je przyzwać. Wow. O lol. Wow. Rozumiem, że troszkę tam pieniędzy na to poszło, na te przyczepki. Tak, i ten pryzmat chyba sam w sobie kosztował 50 sztuk złota, czy jakoś tak? Mm-hmm. To był taki last resort. No rozumiem, ale bardzo, bardzo fajny pomysł. Bardzo dobry pomysł. Dobra. Niedawno Rakun byłby last resortem, więc... No. Dobrze, czyli wypijasz miksturkę, rozumiem, dzięki temu. Tak. No to jak proszę, wylecz się. Jaką, bo jej nie mam. A nie, mam jej. Średnia, moderate. To zrobimy tak. Generalnie po tym, co się teraz stało, widzisz, że Iskra patrzy na ciebie takim trochę szokiem na twarzy. Najpierw widzi puf, że pojawiasz się i znikasz, znaczy znikasz, pojawiasz tam dym i nagle w twojej ręce się pojawia znikąd mikstura i ją wypijasz. No Iskra jest ewidentnie w szoku teraz, po tym co zobaczył. Iskra w krzoku. Jezus. Dobrze, ładnie. 26 punktów wyleczone. Dobra akcja, bardzo dobra akcja. Też sam na to wpadłem. Ja wiem, bo to wszyscy jesteśmy bardzo inteligentnymi ludźmi. Tak, it's a hive mind. Dobrze, ten krasnolud, który przed chwilą trzymał cię w rękach, przed sobą ma teraz słup dymu, więc tak macha tymi rękami przed sobą, tak kurwa, ten gnój, shit, i macha rękami. To jest pierwsze, co robi, pierwsza akcja, po prostu wejdzie w ten dym i próbuje cię znaleźć. I nie znajduje, oczywiście. I w drugiej i w trzeciej akcji również wespnie się na górę obok swojego towarzysza. Więc w tym momencie myślę, możemy się wszyscy przenieść po prostu na górę pokładu, ponieważ tam się znajdujecie. O, i od razu będzie nam przyjemnie, więc usuńmy te znaczniki, że jesteście wyżej. Super. I to by była jego tura, a więc w tym momencie... Wygląda to tak, że stoi krasnolud Ragnar Rolf i kolejny krasnolud między tymi kratkami i na południe jeszcze od Rolfa stoi jeszcze jeden krasnolud. Rakun i Iskra stoją na prawo od tego właśnie zejścia do luku, tej kratki od wszystkich. I to jest tura Rolfa, który, przypominam, na tę turę jest też zamroczony. Okej, okay. Tylko żeby być tutaj oczywiście dla słuchających, oglądających, wczytanych w zasady, ten pryzmat nie działa na dotknięcie, tylko na głośną komendę, więc przepraszam, prawdopodobnie Rakun musiał krzyknąć do mnie miksturo czy coś na tyle. Okej, okay, teraz moja tura, to ja również będę głośny. W pierwszych dwóch turach rzucę błogosławieństwo, bo nagle widzę wokół siebie zbyt dużo jegomościów. Więc gdy Kaiden pije i się dobrze bawi, swoją radością nas błogosławi. I ja już to rzucę.
Wydaje się inaczej. Wrzucę na siebie emanację. Na razie tylko działa na Ragdara, a później pewnie... I na ciebie. I na mnie. I to były dwie akcje. I martwię się trochę o swoje życie, widząc ile osób wokół siebie. Dobra. To było błogosławieństwo. To jest użyjemy. I rzucę na siebie tarczę. Porządku. Za jedną akcję. I to jest już tarcza na piątym poziomie, nie? Nie. Tak? Tak, to jest tarcza na piątym poziomie. Tak. Dobrze. Tura tego, który znajduje się na północ od Ragdara, on zobaczył za sobą tylko puf, słup dymu na dole, też usłyszał w tym momencie puf, słyszy, zobaczył też rozbłysk światła, a słyszy, jak na dole ludzie panikują. On zamachnie się na Ragdara. 28 do trafienia. Niestety trafił. To jest 17 punktów obrażeń obuchowych. Jako drugą akcję... również spróbuję... Nie, wiem co zrobić. Tylko muszę teraz sprawdzić, czy dam radę to zrobić tak, jakbym chciał. O. Andrzej, co ty tu kombinujesz? Dobrze, więc to, co teraz zrobi, to obejdzie tę chmurę dymu, nie wchodząc w nią, ponieważ nie wie, co to jest, i zajdzie iskrę od prawej strony, tylko czy on zdąży tam dojść? 30 ruchu. To jest 15 stóp tutaj i 15 tutaj, czyli zajmuje mu to dwie akcje, ponieważ on by tego nie przeskoczył tak łatwo, a więc dwie pozostałe akcje wykorzystuje do tego, żeby zajść iskrę od prawej strony, od Sterburty. Nadal pamiętam. Oh my god. I Ragdar, teraz ty. Czy ja jestem w stanie wymierzyć zionięcie ogniem w ten sposób, jak widzisz na ekranie, tak, żeby nie zahaczyć o drewno statku? Jeżeli będziesz celował troszkę do góry, to myślę, że tak. I sobie złapię te dwa krasnoludy, prawda? Myślę, że tak. Okej, to w takim razie przemieszczam się na wschód od tych krasnoludów i zionę na nich ogniem. To jest rzut na refleks ode mnie, prawda? Rol, widząc, że Ragdar zbiera się do zionięcia ogniem, tak osłania tylko trochę twarz, żeby go za bardzo nie spiekło. Tak, jako to refleks. Jaką masz skalę? 27 ciągle, tak? Tak. Dobra, pierwszy. 32 to jest naturalna 20. To jest ten, który jest bliżej od ciebie. I drugi 17. To jest krytyczna porażka. Czekaj, ile to obrażeń zadajesz tym? 9k6 od ognia. A więc pierwszy zdążył przykucnąć w momencie, jak otworzyłeś usta, żeby zionąć, zorientował się, co się dzieje. A drugi otrzymuje ile? Pierwszy nie otrzymuje nic, tak, bo miał krytyczny sukces. Tak. A drugi, skoro miał krytyczną porażkę, to otrzymuje 68 punktów obrażeń od ognia. Poczuliście zapach palonych włosów, cała jego broda momentalnie się spaliła, włosy na głowie też, jest całkowicie łysy, skóra poparzona na całej twarzy, jest w bardzo złym stanie, ale dalej się trzyma. Runda czwarta. I to były moje trzy akcje, tak. Runda czwarta, Iskra, który leży na ziemi, za tobą stoi krasnolud. Ja, widząc zbliżającego się krasnoluda i orientuję się, że stoi za mną, od razu wstaję na nogi, licząc na to, że nie wbije mi topora, nie przybije mi do tej ziemi z powrotem. W drugiej akcji odbiegam na północ, tylko myślę, jak daleko, jaki mam zasięg broni. Ujeje 90 stóp na spokojnie. W związku z czym odbiegam na północ, a w sumie schowam się za rakunę. Za ściankę dymu, za słup dymu, tak? Za słup dymu. Jak strzelam przez słup dymu, to mam kary, czy nie? Tak. Będziesz miał, ponieważ ten przedmiot... To tu stanę. Powoduje, razie. Że... No miałbyś po prostu 50% szans, prawda? Bo to jest kompletnie... W takim razie... Przepraszam, nie 50%, tylko 25%. Tak. W takim razie staję 20, w tym miejscu. I trzecią akcją wypalam z broni w stronę tego krasnoluda. Proszę bardzo. To jest 32 do trafienia. To jest trafienie. I wow, 7 punktów obrażeń, 1 i 2 na dwóch kołsemkach. Dobrze, więc trafiłeś go w naramiennik,
na ramiennik wgiął się. Ewidentnie go to zabolało. I teraz ten, który znajduje się między Rolfem a Ragdarem, ten, który uniknął ataku Ragdara, pierwsze co zrobi, to obejdzie Ragdara tak, żeby stać za nim i zamachnie się. Nie, lepiej. Podejdzie tak, żeby być na południe od Ragdara. Pierwsze co zrobi, to żegnaj, Sparta. Zamachnie się korbaczem. 29. Trafia. To jest 19 obrażeń obuchowych. Oj. I jako kolejną akcję spróbuję cię popchnąć, zepchnąć cię pod pokład, ponieważ za tobą zionie dziura pod pokład. A i to jest rzut na atletykę przeciwko twojej wytrwałości. Ile masz wytrwałości? 14. Czyli skala 24. Oczywiście to jest na karze minus 5, ponieważ jest to atak. To jest 20, a więc jest to po prostu porażka. Niestety mi się nie udało, więc próbował cię popchnąć, nie udało się. Okej. Okay. Rakun. W tym momencie znika dym dookoła na ciebie. Na koniec mojej kolejnej tury. Tak, zgadza się, przepraszam. Jeszcze jest. A, więc w takim razie jestem ukryty względem nich? Tak. To znaczy musiałbyś wykorzystać jedną akcję, żeby się ukryć. Pierwszą. Tak. Tak. To jest tak, jakbyś się chował za osłoną, prawda? No okej. Okay. Dobra, to może zróbmy w ten sposób, że się chowam w tym dymie, w którym stoję. Mhm. Rzuć ukryty, proszę. Mhm. I co chcesz zrobić? I łapię za łańcuch sztyletu, kręcę nim i rzucam sztyletem, ciacham sztyletem z tego krasnala. Proszę bardzo. To jest 33. To jest trafienie, ale nie zaliczymy ci ukradkowego, ponieważ on jakby zobaczył ten sztylet wylatujący z dymu. Więc po prostu obrażenia normalne, proszę. Okej. Okay. To jest 10 obrażeń. Okej. Okay. I trzecia akcja? I zakręcam i wtóruję drugi raz. Okej. Okay. To jest 18. No to nie, to jest pudło. Dobrze, ten, który oberwał bardzo, bardzo poważnie ogniem od Ragdara, on zamachnie się na Rolfa. 26, to jest idealnie tyle, ile masz klasy pancerza. Nawet starczą. Dlaczego mam tylko tyle pancerza? Aha, bo jestem wyssany jeden. Tak, niestety. Okej, okay, dobra, to w takim razie chciałbym wykonać reakcję i obronię się tarczą. Proszę bardzo. I to działa w ten sposób, że ona zbiera część obrażeń na siebie, nie? Tak. Maksymalnie 15, czyli... Możesz po prostu wykonać reakcję bloku tarczą, tak? Jeżeli ją masz, tak jakbyś normalnie ją miał w atucie. Tak. Czy już masz? Tak. Tak, możesz użyć reakcji. Mogę użyć bloku tarczą. Tutaj akurat ona ma twardość 15, bo jest na 5 levelu. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Czyli pierwsze, co się stanie, to trafia cię. 15 obrażeń wejdzie w tarczę. Tyle blokuje. Natomiast reszta obrażeń wchodzi i w ciebie, i w tarczę. Dokładnie. W przypadku zaklęcia tarczy po prostu przestanie działać. Okej, okay, dobra. Czyli trafia cię, zadaje ci 12 punktów obrażeń tylko. Czyli wszystko weszło w twoją magiczną tarczę. Zasłoniłeś się ręką, światło wchłonęło całą moc uderzenia. Wyrzuciłem dwie jedynki na dwóch kaszustkach. Ha! That's good. Tylko, że teraz jest taki myk, że skoro użyłem reakcji bloku tarczą, to nie mogę użyć zaklęcia tarczy przez najbliższą chyba godzinę? 5 minut. Czyli 5 minut. No, w trakcie tej walki tak tego nie zrobię. Dokładnie. Tak jest. Okej. Okay. A, czyli to było to w takim razie druga akcja, to spróbuję cię zepchnąć, tak jak tamten spróbował zepchnąć Ragdara. Nie daj się, Rolfie! Moje wytrzymałości, tak? Tak. Ile masz wytrzymałości? Mało. 13. Czyli 23, ale nie martw się, ponieważ wyrzuciłem naturalną jedynkę. Co oznacza, że machnął, ty się odsunąłeś i on się przewrócił na ziemię. To dobrze. I leży. To była druga akcja i jako trzecią akcję po prostu ją wykorzystam, żeby wstać.
O, sierota. Dobra, Rolf, teraz ty. Tak, jeszcze w jego turze, jeszcze tak z niego zbrechtałem, tak to powiem. Nie za wiele mogę zrobić. On jest poważnie ranny. On jest bardzo poważnie ranny, on został potężnie przypieczony przez Ragnara. No. Pytanie, czy jednym ruchem, w sensie jedną akcją mógłbym... bo inaczej, jak są otworzone te kraty? One są otworzone do góry, czy one zostały tak otworzone jakby na dół? W sumie o tym nie rozmawialiśmy, natomiast wydaje mi się, że tak jak wspomnieliśmy, to zostały one otwarte do góry. Okej, czy w jednej akcji albo w ilu akcjach mógłbym zamknąć taką klapę? W jednej, tylko musiałbyś podejść powiedzmy te 10 stóp do góry, ponieważ one są w tamtą stronę otwarte. Musiałbyś podejść do góry i schłapać, czyli dwie akcje w sumie. Mm-hmm. Żeby podejść i zamknąć. Okej. Dobra, to zrobimy najpierw tak. Rapierem zaatakuję tego poważnie rannego, czyli bardziej po mojej lewej stronie. Tego, który próbował cię popchnąć. Tak, dokładnie, tego, który próbował mnie popchnąć. Miałem nadzieję, że uda mi się go tak dźgnąć, póki leży na ziemi, ale wstał bezczelnie. Ale zaatakuję go właśnie rapierem. To jest 30. O, jest trafienie. W takim razie rzucę na obrażenia. To jest całe 9 obrażeń. Nadal się trzyma. Powiedz mi, czy ty musisz podtrzymywać błogosławieństwo, czy ono po prostu trwa jakąś ilość czasu? Ono trwa, nawet jeśli bym padł, to ono trwa. Rozumiem, po prostu jeżeli je dodatkowo podtrzymujesz, to je poszerzasz, tak? Znaczy, mogę wykonać akcję koncentracji, żeby je poszerzyć. Żeby wykorzystać akcję koncentracji, żeby je poszerzyć. I co w tym momencie robię? Więc dorzucam, jakby skupiam się na tym, żeby energia błogosławieństwa Kaidena się ode mnie rozchodziła na dalszą odległość. Więc pozwolę sobie... Czyli 10 stóp. Żeby ułatwić im jakoś takie poruszanie się tutaj wokół tego mojego błogosławieństwa. Podejdę te 10 stóp do góry. To błogosławieństwo zabiorę ze sobą. Wybacz, Ragdar. Już mnie nie lubicie. To za tego flesza. I to byłoby tyle. Rakun w tym momencie jest w zasięgu błogosławieństwa. A będę po prostu chciał prawdopodobnie... Friendship ended with Ragdar. Ragdar will remember that. Okej. Okay. Dobra. Teraz ten, który czaił się na iskrę. Teraz dymu już na pewno nie ma, a więc on... teraz tak, czyli on nie może zapchnąć Rakuna z tej strony, ponieważ między Rakunem a dziurą jest podniesiona krata. A więc to, co on zrobi, to po prostu podejdzie do Rakuna. You're approaching me. I korbacz w buzię. 34. No to trafił. 20 punktów obrażeń obuchowych. I trzecia akcja. I w trzeciej akcji podejdzie na południe, czyli prawie flankuje Ragdara. I teraz Ragdar. Jak widzicie, cała trójka krasnoludów zbliża się do Ragdara. Jeden jest tuż przy nim od północy i dwaj oddaleni o 5 stóp, jeden z zachodu, drugi od wschodu. I co, dwarf bang. No właśnie, jeszcze brakuje kanapy pod Ragdarem. Nie rozumiem tej referencji. Dwarf bang? Mam wrażenie, że to jakieś lubieżne myśli tutaj. Lubieżne? No lubieżne, no wiesz. Takie pojęcie. Wyuzdane. Tak? Wychuchane. Wychuchane. Mam w plecaku miksturę smoczego oddechu, białego smoka. Młodego białego smoka, tak? Tak, młodego jest na razie. Nie mam tam napisane, ile potrzebuję jakby akcji, żeby go użyć po wypiciu. Czy po prostu wypijam i od razu używam tylko jedną akcję, czy jak? Aktywujesz jedną akcją, to jest interakcja, i to pozwala ci przez kolejną godzinę od momentu wypicia mikstury zionąć tym rodzajem broni oddechowej. Czyli to jest jedna akcja, żeby wypić, jedna akcja, żeby potem wykorzystać. Przez godzinę możesz z tego korzystać.
Czyli jedną akcję muszę wyciągnąć, drugą napić się, a trzecią zionąć. Tak jest. I poziom trudności, jeżeli idzie, no bo wiadomo, to pewnie refleks albo wytrwałość w przypadku białego, no to będzie refleks. To jest 23 poziom trudności. Patrzę, czy mam możliwość wyleczenia się przez jedną akcję, za pomocą jednej akcji. Tak, masz. Ale nie chcę zużywać tego kryształka, patrzę, czy mam jakieś Użyj go, inną. Jak cię błagam. Ile masz punktów życia? 7. Zużyj to, po to zostało... Żył... Po to zostało to jakby zrobione, żebyś mógł tego użyć. Będziesz tak, żył wiecznie. A jak się potem przyda? On nie, kosztował nie. Całe 12 sztuk złota. Słuchaj, to jest, dobra, to jest używam RPG, go. Nie JRPG. Miksturko, przybywaj! Gul, gul, gul. Czyli w jednej akcji. Mierzę smoka czy indyka? Nie, on teraz się leczy. Tyle. 19. A dla słuchaczy wyleczył tyle. Tyle wyleczył. Ja tu pokazuję. O tu widać, tu. Dokładnie. No rękoma pokazuje, nie? Przecież to nie widzicie? No nie wiem, co ludzie mają za aplikację, że nie widzą, co mówimy. Trochę słabo to leczenie, no ale dobra, najważniejsze, coś mi wyleczyło. Mm-hmm, mam jeszcze dwie akcje, które rzucam, żeby... poświęcam, żeby rzucić lustrzane odbicie. O, dobrze. Ile mamy ragdarów? Jest 4 ragdarów. Dobrze. Zanotuj to sobie, proszę. Okay. To teraz ten krasnol siada na kanapie. Ten nadpalony? Tak. Runda 5. Iskra. Biegnę i przeładowuję broń w pierwszej akcji. To jest bardzo dziwne. Mieliśmy Dwarf Bank, mamy Ork Bank, zaraz będzie Iskra Bank, bo on robi Bank Bank. A jeszcze wcześniej broni. Był Flash Bank. A po wszystkim przyjdzie to Zorco i zrobi Cilid Bank. Dobra. I bez zastanowienia jestem zdeterminowany, żeby trafić tego krasnoluda, który jest poważnie ranny, w związku z czym przymierzam, używając dwóch akcji. Masz to jak w Bank Banku? Nie, koniec. Nazwa naszej drużyny to Bank Bros. W innym banku, tak. I strzelam z bonusem plus 2. To jest 33. To jest zwykłe trafienie. Kurczaki. Ciągle tak na pograniczu. Rolf jeszcze nie przywykł do tej broni. To jest 18 punktów obrażeń. Co Rolf? Rolf jeszcze nie przywykł do odgłosu tej broni, tak się tak wzdrygnął, schylił się trochę na dół. Za każdym razem jak słuchać eksplodują. Tak. Przypomina okay. Mu się Pendergast. No. Flashbacki z Mwangi. Aha. Kolejne bangi. Już bangi z Mwangi. Dobrze, że nie inne bangi. Gangi. Naprawdę, po prostu rżniemy ten tytuł. Dowcip, tak. To będzie tytuł. Jak... Nie! Nie! Dobrze, ten, który jest na południe od Ragdara. No to co? W pierwszej akcji spróbuję cię skopać na dół. 20! No nie! To jest zwykła porażka. Więc dałeś radę uniknąć. Druga akcja. Korbacz, 28. 21 punktów obrażeń. I can do this all day. I trzecia akcja. A spróbuję cię zepchnąć jeszcze raz. Nie. Żeby cię rozszarpali. Minus 10. Minus 10. 21. Kurczę. Pudło. Ach, ale czekaj, dobrze. Czekaj. Ty mnie uderzyłeś, tak? Tak. Przyszedłem ten... lustrzane odbicie. Rzucałeś na to? Lustrzane odbicie. Przed chwilą rzucałem. Dobrze, zapomniałem, czyli... Ale to, przepraszam, w przypadku popchnięcia to również no, ale poprzednie... powinienem był... Dobrze. Momencik, tylko sprawdzam. Dowolny atak... Który by cię trafił, czyli tylko za jedno. A w przypadku pudła? Też było osiągnięcie, w sensie już rozmawialiśmy na to. Po prostu, pierwsza próba popchnięcia spowodowała, że... Więc ponieważ tutaj nie udało mi się ciebie popchnąć, więc jest to zwykła porażka, więc... Znika jedno z twoich lustrzanych odbić. Ale te poprzednie ciosy dwa? Tym... Które poprzednie? Momencik. Jeszcze nie było żadnych, dopiero teraz przecież rzuciłeś.
Przecież to stracił życie. Mam 5 HP. Ojejku. Dobrze, dobrze, momencik. Idę po kolei. Najpierw spróbował cię popchnąć, tak? Więc nie udało się, zniknęło twoje jedno lustrzane odbicie. Druga akcja to był atak i trafił cię za 21 obrażeń. I tu sprawdzamy, czy trafił ciebie. No właśnie. Czyli jest... Momencik. Czyli jest 3, czyli rzucam kaszustko. Dobra, 1, 2 to będzie trafienie w ciebie. To jest 2, więc trafiło w ciebie. I trzecie to była próba popchnięcia, znowu nieudana, czyli znika twoje drugie lustrzane odbicie, a więc zostajesz tylko ty i jedno lustrzane odbicie. Tak. Głosuję za tym, że jak próbuję go popychać, to rzuca na tripa, bo się nie opiera o powietrze. Nie no, żartuję. To jest bardzo gęste powietrze. Okej. Okay. Rakun. Wiesz, rak teraz dawno nie mył, nie? Okej. Okay. Rozumiem. Coraz więcej podobnie z rakunem. To. Tak to bywa w rodzinie. Aha, czyli ta krata na północ od krasnoluda z lewej jest otwarta, tak? Tak. Obie są otwarte. Obie są otwarte. No, okej. Okay. Dobra, to przebiegam tak przed Rolfa, obok Ragdara. Tak trochę nad... I to jest raz. I... Wykonuję fintę przeciwko temu krasnoludowi po lewej. Temu w bardzo kiepskim stanie i yep. dobrym przypieczeniu. Mógłbyś nawet powiedzieć, on że jest taki well done. Kurde, jak ładnie widać ci. No, on już jest taki congratulation. 33. 33 to jest krytyczny sukces na fincie. Good. Czyli do końca... Myślę, że do końca. Krytyczny sukces to jest nieprzygotowanie do końca twojej następnej tury. Okej. Okay. No i rapier. Za 32. To jest zwykłe trafienie, ale z obrażeniami z ataku ukradkowego. I to są 24 obrażenia. Dobrze. I tyle. Okej. Okay. Dźgnąłeś go rapierem. On skrzywił się, oczy aż mu wyszły z orbit. Jest naprawdę ledwo żywy. Jest ledwo żywy. I teraz jest jego tura. Popełniał sudoku. On spróbuje cię zepchnąć. Ile masz wytrzymałości? Plus 17. Tak, czyli 27. To jest 24, to jest porażka. O Jezu, dlaczego? Dobrze. Strasznie spychalce ci te krasnoludy. Uwierzyłbyś, że mają bonusy specjalne do tego? Po ich rzutach nie. Nie jest atak roll, nie? No jest. No dobra, nie będziemy nadużywać. Jest, dobrze. Nie udało mu się zepchnąć, a więc spróbujecie trafić korbaczem. To jest 31. No to już trafię. I 13 obrażeń. I trzecia akcja. O, dobra. Spróbuję jeszcze raz. Krew mu zalewa oczy. Krzyczy w twoją stronę i jeszcze raz się zamachnie. 19 to jest pudło. No pudło. Rolf. Dobra. Widząc w jakim stanie jest Rakun i Ragdar. Wiedząc, że to jakby... Kurde, no jakby to dużo nie da. Zastanawiam się, czy rzucić zaklęcie leczenia na jedną osobę. Czy rzucić zaklęcie leczenia na wszystkich, ale to jest pierwszopoziomowe, więc ona to mało co zrobi. Ale nie. Bo oni już nie mają z medycyny bitewnej tych statusów, że nie mogę jej używać, więc mógłbym z medycyny bitewnej spróbować. Tak. Więc. Medycynę bitewną możesz co 15 minut. Z tego co pamiętam. Co 10. Co 10, tak. Tak. To inaczej. W jednej akcji, tak jak wcześniej było powiedziane, zrzucę tą klapę na dół. Tą kratę. No, teraz swobodnie się tutaj będziemy mogli poruszać. Ragdar otrzymuje 2 obrażenia soniczne. Zmiotło go. Przepraszam, nie 2, 5. Podbiegam. Spoko, i tak to mnie nie ruszy. Podbiegam. Między Ragdara i Rakuna. Czyli na tej kracie, tak? Tak. I będę chciał... Czekaj, Ragdar ma tą swoją umiejętność, że jak go tam pokonają, to on jeszcze wstaje, więc jest mniejsza szansa na to. Rakuna wyleczę.
z medycyny bitewnej. Nie będę próbował tego robić w masterze, bo zazwyczaj mi to nie wychodzi. Okej, okay, no to rzucam. Jest to 23. Czyli się udało. To jest 20 punktów życia dla Rakuna. I to była moja ostatnia akcja. Trzymaj się, Rakunie! I teraz ten, który jest na prawo od Rolfa, on podejdzie. Od Rolfa i Ragdara. Jakby to ładnie zrobić. No specjalnie też tak podszedłem, żeby nie dało się sflankować Ragdara za bardzo. Ragdara nie. Nice. No wiem, że Rakuna się da. Ale da się sflankować Rakuna. Teraz pytanie. Ponieważ ty, Rakun, jesteś odporny na flankę przeciwko istotom, które są o mniejszym lub równym poziomie od twojego, tak? Dobrze. No on tego nie wie. Ale nie jesteś oflankowany przeciwko... W każdym razie nie flankują cię, nie jesteś nieprzygotowany. Ale on o tym nie ma prawa wiedzieć. I atakuje cię za 31. To jest 18 obrażeń. Ale nie, no, nie. Coś chcesz zrobić? Nie. Nie, nie? Nie, nie mogę. Nie, znaczy nie ma nic do sięgu. Dobrze. Chciałem, żeby przedtem jak mnie pchał, to wpadł do środka, ale to by było takie zbyt naciąganie. No wiesz, zawsze można pytać. Dobra, a więc to jest 18 obrażeń. Drugi raz znowu 20 do trafienia, to już jest pudło. Mm. I to jest koniec jego akcji. Ragdar, teraz ty. To Ragdar, jeśli dobrze pamiętam, jest na 95% pewien. Od czasu, kiedy tamten demon, czy tam diabeł zawładnął moim umysłem, trzymałem pod koniec topór i nie deklarowałem zmiany na guszę. Tak. Nawet mi się wydaje, że wspominałem, że dalej trzymam specjalnie ten topór. Mm-hmm. I dobrze, bo to mi się opłaciło, bo w takim razie rzucam prawdziwe uderzenie, po czym wykonuję atak toporem na tego krasnoluda obok mnie. Proszę. Czyli muszę po prostu wykonać dwa ataki i wbić lepszy rzut. Tak jest. Najwyższy wynik to 22. To niestety jest pudło. Ech, nie wyliczyłem nawet więcej niż 10. Wyliczyłem 8. No, bywa. Nie wiem, ja nie miałem takich problemów, jak to rzucałem na lewo i prawo. My joke to you. Co tam się działo w dzieciństwie, ja się pytam. No rzucałem nim, no czego nie zrozumiałeś. I co jeszcze? No ostatnią akcją... Rzucam tarczę. A zaraz, ja tu mam jakiegoś blessa. Czy to mi podliczyło? Podliczyło, dobra. Nie tak, ważne. Tak. Dobrze, tarczę. Niestety. Okej. Okay. Iskra. Stąd chciałbym przebiec. Czekaj, ile mam szybkości? Okej, okay, wystarczająco. Ty jesteś jakimś szybkim dziadem. Tutaj. Cyk. Ile ty masz szybkości? 35. Wow! Quicksilver. Iskra. Ty jesteś jak ten. Jak iskra na lądzie. Wow. Już, no dobrze. Nie? Okej. Okay. Dobra, więc na prawo od Ragdara, 5 stóp pod niego i co dalej? Mm-hmm. Uzyskując blessa, w biegu oczywiście przeładowuję broń, bo czemu nie? No właśnie. I znów z przycelowaniem pakuję kulę w tego krasnoluda. Tylko pamiętajmy, że ty nie masz przeciwko niemu ten przewagi, nie? Tak, tak, tak. Okej. Okay. To jest tylko przeciwko Rakunowi. Znaczy się, nie, bo to pewnie automatycznie podliczy, czy nie? Spokojnie, ja to, okay. Ja patrzę. To jest trafienie. No i 28, tak? Tak. 18 punktów obrażeń. Trafiłeś go prosto w oko, kula przeleciała na wylot. Osunął się martwy na ziemię. Pięknie. Miał co jeden życia. Dokładnie, miał jeden punkt życia. No i to kończy moją turę. Dobra, ten, który jest na południe od Ragdara. Z wrzaskiem bojowym zamachnie się 22 do trafienia. We mnie, tak? Tak. To jest pudło, ale przy okazji rozwala ostatniego z lustrzanych Ragdarów. Mhm. On ma plus 18 do ataku. Wow. Jak to się dzieje? Dobrze, więc znika ostatnie lustrzane odbicie. On tak się wykrzywił w paskudnym uśmiechu. Teraz cię mam! I jeszcze raz... 19! Czekaj, to jest naturalna jedynka. Coś się chyba pomyliłeś. Nie, bo no nie, pięć. Ma na minus 5.
A, no tak, wow. Przestań skakać! I trzeci raz. 10. Okej. Lepiej się już poddaj, bo walka ci nie wychodzi. Rakun. Spłynąłem krwią. Rakun. No, wiem. Wykończmy ich szybciej, bo się pociski skończą. A, różne i dużo. A nie pojazdy? Ha. Ha. No nie ten, nie ten odcinek, nie ten żart. Demy. Mechanicznie teraz wyjmowanie mikstur i picie ich, to jest dwie akcje? Tak. Tak. To tak bym zrobił. Mhm. Jaką miksturę? Moderate. Średnich, dobra. Za 25 punkcików. Mhm, i trzecia akcja? No i trzecią akcją rapierek w krasnala. Tego nad Rolfem. Tylko ten jest w twoim zasięgu. Okej. Okay. No, w sumie tak. Chyba, że chcesz dziubać zwłoki, proszę bardzo. Przyjemności po nagraniu. No Jezus. O. 31. Trafienie. I 16 punktów. W porządku, Rolfie. No to co? Widzę, że wszyscy są w zasięgu błogosławieństwa, więc to mi bardzo pasuje. Na sam początek postanowię rzucić kryzys wiary, jedno z moich ostatnich zaklęć, które mi zostało, na tego jegomościa, który obok mnie stoi. Ja już je tutaj wrzucę. Będzie musiał rzucić sobie na wolę. Mogłeś ze mną pić słodkie miody i browary, wolałeś się jednak bić. No to trzymaj kryzys wiary i rzuć na wolę. 26. To jest w takim razie porażka, więc dostanie pełne obrażenia. Co? Coś z tego dużo wyszło. Stanowczo za dużo. Dodało ci, nie wiem, te mentalne zwykłe plus mentalne, jakby rzucał zaklęcia. A, to w takim razie z zwykłych wyszło 20. 20? Mhm, 20, okej. Okay. I jest ogłupiony jeden na jedną rundę. Proszę bardzo. To były dwie akcje. Przypomnijmy, co robiło ogłupienie. Wszystko, co na charyzmę spada, wszystko, co na inteligencję, wiedzę, przepraszam, mądrość tak samo i utrudnienie do rzucania zaklęć. Okej. Okay. A nie, przepraszam, wysuniemy to ogłupienie, bo to byłoby, gdyby potrafił rzucać zaklęcia z boskości, okay. A raczej nie, tego nie robi. No nie, nie robi tego, rozumiem, czyli tylko obrażenie. Dobrze. Tak, i w trzeciej akcji rzucę nakierowanie na Ragdara. Albo nie. Nie możesz. Aha, bo już ma nakierowanie. To już w takim miał razie wykorzystane. Tak, faktycznie. W takim razie dźgnę go z rapiera i tyle. Proszę. Może akurat wejdzie krytyczne czy coś. Nie, nie trafiłem. Po prostu. 23. Pudło. Dobrze, i teraz jego tura. On po tym, jak został trafiony zaklęciem, tak potrząsnął głową. Przestań mieszać mi w głowie! 29 do trafienia w Rolfa. No to trafił. 16 punktów obrażeń obuchowych. Poprawia naturalna jedynka. Dobrze. Ciąg za kartę krąg. Dobra. To jest atak wręcz. Ostry koniec ląduje tam. Stajesz się ranny 1, albo twoja wartość ranny zwiększa się o 1. No, czyli w jego przypadku nic się nie dzieje. O, dobra. Trzecia akcja. Dobra, jeszcze raz. 13. Dobra, nie mówmy o tym. To nie jest dobry dzień, żeby być mistrzem gry. Ragdarze. I widzisz, mam teraz dość spory dylemat, bo... Wyskocz ze statku. O! Pewnie będzie jakaś scena, która mnie wyleczy, tak? To nie jest taki głupi pomysł, jak tak mówisz. Będzie pan Syrena, nazwisko Lodon, imię Mega. Dzień dobry, Lodon Mega jestem, Lodon. Albo Lodon Mega, Lodon. Boże, ja zawsze słyszę Megan Lodon. Megan Lodon? Mega Lody. Dla przyjaciół szczęki 3. No, co robisz? Uciekam. Uciekam. Dobrze, uciekaj. Gdzie? Daleko. A może nie uciekam.
Nie uciekam. Rzucam deszcz kolorów na tego przede mną. Proszę bardzo. Rzut na wolę poproszę. 27. 26 znowu! Haha, czyli to jest zwykła porażka. Czyli jest oślepiony przez jedną rundę. Jest... Boże, zawsze zapominam. Zamroczony. Zamroczony przez jedną minutę i ogłuszony przez... i ogłuszony jeden. I to były dwie akcje i ostatnią spróbuję w takim razie go uderzyć. Proszę. Moim topowym. A skoro jest oślepiony, to jest też nieprzygotowany, tak? Jeszcze raz. Nie? Jak jest oślepiony, to jest nieprzygotowany? Nie. Oślepiony po prostu daje minus 4 do testów na percepcję, automatyczne porażki przy wielu rzeczach na percepcję, wszystko jest trudnym terenem. No i jeżeli on by cię atakował, to wtedy ma utrudnienia. Ale nie jest nieprzygotowany. A jak jest oszołomiony, to też nie jest przygotowany. To też nie jest nieprzygotowany. Nie. Okay. Nie. Zamroczony to jest gorsza wersja oślepienia, a jak jest oszołomiony, to dlaczego... po prostu traci akcję. Coś mi się pomyliło. Myślałem, że gdzieś się w jednym albo w drugim była wzmianka o nieprzygotowanym. Nie. Ale proszę, bij. 21. Pudło. Nie mogę wrócić więcej niż 10. Iskra. Dobrze, a więc co Iskra uczyni? To... W jaki sposób przeładować broń w biegu? Tyle możliwości. Nie, już nie będę świrować, po prostu przeładowuję broń i przycelowuję, żeby tego zgreda na północ od Rolfa pozbawić kawałka głowy na przykład. Na przykład, co powie. A więc bonus plus 2 do trafienia. I to jest ponownie 32. Co ja mam z tą liczbą? Bardzo dobra liczba, ale to jest zwykłe trafienie. Ty przynajmniej trafiasz. Ja mam 2 punkty bohaterstwa, nie? Masz. Kusi mnie, żeby to przerzucić. Co? W takich bonusach. To jest szalone. Ale Iskra też jest czasami niespełna rozumu. Przerzucę to. Jak będziesz miał jedynkę, to cię zamorduje. Nie wiadomo, czy zdążysz, bo może sam się zamorduje. Jeden. Siedem. To jest 35. To jest krytyczne trafienie. Ha. Believers are with me. To jest 37, to wyobrażeń. I jaki jest krytyczny efekt jeszcze od tego? Musi rzucić na wytrzymałość, inaczej będzie ogłuszony jeden. Wytrzymałość okay, DC to jest 22. Tak? Mhm. 20! Ma plus 18 do wytrzymałości, ale nie! A, dobrze, czyli też jest ogłuszony jeden i 37 obrażeń, tak? Mhm. Dobrze. Jeszcze się trzyma, ale ta kula faktycznie ujęła mu kawałek głowy. Ten, który jest na południe od Ragdara, więc tak, pierwsza akcja przepada z powodu oszołomienia. To ten na północy był trafiony oszołomieniem. Aha! No tak, ten, ale oszołomienie miał też od deszczu kolorów ten na południe. Obaj byli oszołomieni w tym momencie. Aha. Dobrze, na tą rundę jest też oślepiony, czyli to też zejdzie na koniec. A, czyli ma 50% szans, że cię nie trafi. No ale dobra, nic innego nie może zrobić tak naprawdę. Oni są na tyle zdeterminowani, że on na ślepo zamachnie się na Ragdara. To jest 21 do trafienia, nawet nie rzucam na to, że jest oślepiony. Drugi raz 22 i trzeci raz 19. Nie, to poptasz. To aż musi przykro wyglądać, jak krasnolud silnie brocząc krwią po prostu macha korbaczem na lewo i prawo. Po prostu mu się obzdrało, że się bawi w fire show. Tak. Mówi, że tylko, że nie podpalam ten korbacz za bardzo. Mhm. To są tylko ćwiczenia. Rakun. To Rakun przechodzi oflankować pana krasnola i wbija mu rapier w plecy. Przynajmniej próbuje. Uff. 26. To jest trafienie. I to jest 18 punktów. Jeszcze żyje. No to sztylet pod żebra. I to jest 33. To jest krytyczne trafienie. Czyli 40 punktów. Piłeś mu się pod żebra, przekręciłeś, wyszarpnąłeś. Padł martwy na ziemię. Już nie żyje. Dobrze, Rolf.
Okej, okay, dobra. To ja w takim razie zrobię z Ragdarem to samo, co robiłem wcześniej z Rakunem, czyli medyczna bitewna. Jak już z synem, potem z ojcem. Oh, what are you doing, Step Rolf? Więc leczę jego rany. Mm-hmm. To jest krytyczny sukces. 24 obrażenia. Tylko? Obrażenia? No 3 obrażenia leczę. Odzyskujesz tak. 24 punkty życia. Już myślałem, że taki plot twist. Dobra, to jest jedna akcja. Dobra, powstaje mi, bo nie będę się zbliżał do tego typa, rzucić na niego boską lancę. Więc co za krasnolud! Podła Franca, sposób jeden, boska lanca. I to będzie lanca, atak 36. To jest krytyczne trafienie. To jest 20, czyli przy krytycznym to jest 40 obrażeń. Dobrze, oberwał lancą ze światła, dalej jednak stoi. Dziękuję, Kaidenie, za twoją moc. Ragdar. Bije go toporem. Tak płazem? Gadem. Drewnianą rączką. Waka dwarf. 33! To jest trafienie. Tak! 16. Taki dumny. O. Dobrze. Co dalej? Tak daleko nie zaplanowałem. Myślałeś, że będzie naturalna jedynka. Tak. Zdecydowanie musimy podrasować nasze bronie. No, nie mieliśmy do tej pory takiej możliwości. Mój topór jest podrasowany tak, jak mógł być. No, na tym etapie. No, ma runę uderzeń, więc jeszcze jakąś runę można byłoby na niego zamontować, prawda? Zabrakło kaski. No, co dalej? Jakbym chciał teraz rzucić pocisk telekinetyczny. Mhm. Nie, tutaj tak będę miał minus 5. Ale czy będę miał jakiś ujemny modyfikator przez to, że stoję obok niego? Nie. Nie. W takim razie rzucam jakimś drewnianą skrzynką, jakimś odłamkiem, nie wiem co tam na statku może być. Odłamkiem krasnoluda, który leży obok. Tak. Rzucam w niego pociskiem telekinetycznym. Ale wtedy jest na minus 5, prawda? Tak. 31. To jest trafienie. Haha! 14 obrażeń. Czy ty na 5k6 plus 4 wyrzuciłeś 14? Tak, tam były 1, 2, 3, 1, 3. Dobrze. On żyje. Dalej żyje. Runda 8. Dawno nie było takiej walki, która by tyle trwała. Tak naprawdę z drugimi przeciwnikami. Walka z demonem zajęła wam mniej czasu. W Raldar się nazywał ten typ? Z Bargestem? Tak, z Bargestem to było. Tak. Dobra. No tak, ale tutaj okoliczności były niecodzienne, więc tak. Dobrze, Iskra, proszę, runda 8. Iskra, widząc, że sytuacja jest już w miarę opanowana, spokojnie przeładowuje broń, przymierza i strzela prosto w krasnoluda. Wow. Plus 2 jeszcze, jak co, więc w sumie 40. Pudło. Nie, no to jest krytyczne trafienie. Mówisz, że on ma na imię pudło? 46 punktów obrażeń. Plus na wytrzymałość, bo będzie ogłuszony jeden. Nie będzie ogłuszony jeden. Będzie ogłuszony. Jest ogłuszony permanentnie, tak. Kula lokuje się w jego krtani, krew trysnęła, osunął się na ziemię z głuchym tąpnięciem i zapadła cisza. Ja tylko zdmuchuję dymek z końca lufy. I spod pokładu słyszycie: pomóżcie nam! Co tam się dzieje? I widzimy się następnym razem. O, fuck, to była przeprawa, ja pierdzielę. Dziwnie zmienili ton odwołania po pomoc.